Materiał zawiera słowa powszechnie uznawane za obraźliwe. Jeżeli macie wrażliwe uszy, sugeruję wyłączenie go, a co najmniej wyciszenie dźwięku. Opcjonalnie możecie też zakrywać uszy za każdym razem, gdy pojawi się mniej od innych parlamentarne określenie. To też jest opcja. Głupia, ale zawsze. A wybór jest najważniejszy. Z racji tego, że nie wpadłem na żaden ciekawszy pomysł, podzielę się z Wami kilkoma informacjami i jedną frustracją. Zapraszam! Na wstępie kilka przyjaznych rzeczy, właściwie przyjaznych, kilka przyjemnych rzeczy. Jak zwykle zapraszam do zobaczenia recenzji południa z dzisiaj. Jest krótka, jest fajna, książka też jest całkiem spoko. Generalnie powinno Wam się spodobać. Z racji tego, że książka jest bardzo krótka, to każdy może sobie ją zobaczyć i generalnie ocenić, czy mu się podoba, czy nie. Druga sprawa, również pozytywna. Wczoraj w końcu ktoś wygrał mój konkurs. Udzielił poprawnej odpowiedzi, wysłał ją mailem, już nawet wybrał nagrodę, więc po weekendzie będzie to realizowane. Co też jest mega fajne, bo już myślałem, że albo na ostatnią chwilę, albo będę dostawał więcej informacji w stylu: ej, czy ja muszę odpowiadać, weź mi, wyślij tą nagrodę, przecież i tak ktoś ci ją sponsoruje, bla bla bla. No nie, tak to nie działa i tak to nigdy nie będzie działać. Ale i tak spodziewałem się, że będę miał co najmniej kilka takich maili. Nie spodziewałem się, że aż tak dużo. W każdym razie nie zawiedliście mnie niektórzy i nie zawiedliście mnie też dlatego, że ktoś odpowiedział na te pytania, poświęcił trochę czasu. Generalnie super. Teraz troszeczkę narzekania, bo generalnie cholera jasna już mnie łapie, jak słyszę o tym co chwilę. Po pierwsze, wiem, że obecny temat polityki międzynarodowej jest bardzo ciężki. Wiem, że Ukraina i jej mieszkańcy cierpią jak jasna cholera. Wojna, ataki, to nigdy nie jest nic dobrego. Pamiętajmy o tym. Ale do kurwy nędzy, pamiętajmy też o tym, że mamy swoje życie i musimy żyć. Nie możemy wstrzymywać wszystkiego przez to, co się dzieje na świecie. Jasne, pomagajmy dla bliźniego, dla drugiego człowieka. Starajmy się pomóc najlepiej, jak potrafimy. Ale nie wstrzymujmy całego swojego życia przez to, że gdzieś dzieje się źle. To po prostu nie ma sensu. Przykład. Próbowałem w piątek załatwić coś. Było to dla mnie bardzo ważne i normalnie bym to załatwił, bez żadnego problemu. Tylko dostałem informację, że ktoś nie ma głowy, bo przejmuje się Ukrainą. Okej, ale co ci przejmowanie da, człowieku? Jaka jest wartość dodana z tego, że będziesz się zamartwiał? No żadna. Rób swoje i pomagaj. A nie pomagaj i dodatkowo nie rób swojego. Bo to najczęściej się tak sprowadza. Ludzie prokrastynację tłumaczą tym, że gdzieś się dzieje źle. I co z tego? I teraz ty nic nie będziesz robił, bo kogoś atakują, bo gdzieś się dzieje źle. Nie pomożesz, nic nie zrobisz. Po prostu będziesz siedział i zamartwiał się. Skąd ta mentalność? Po prostu nie czaję was, ludzie. Nie róbcie tak. To, że gdzieś się coś dzieje złego, nie znaczy, że teraz ma się wszędzie dziać taka sama chujnia. No, gdzieś musi być jakaś granica. W ogóle kolejna sprawa, która mnie mega irytuje, to jest tak, że jak na Ukrainie zaczął się dziać rozpierdol, bo nie oszukujmy się, tam jest rozpierdol i to duży, to nagle całemu światu udało się zjednoczyć w jakimś jednym celu. Jedni robią to, lecą pieniądze, leci jedzenie, przyjmują ludzi, przyjmują zwierzęta. Dlaczego tak się nie dzieje, jak coś, nie wiem, mamy burdel w tym kraju? Czemu ludzie nie zrobią tego samego? Tylko po prostu jak jest wojaczka, to od razu wszyscy idą. Maczeta w dłoń i napierdalamy wroga. To jest straszne. Musiało się coś rozpieprzyć i to dokumentnie, żeby świat stwierdził: dobra, okej, możemy coś razem zdziałać. Dlaczego nie ma czegoś takiego na przykład na energię ze źródeł odnawialnych albo na walkę z korupcją, walkę z przemytem, walkę z narkotykami? Tylko jak gdzieś się dzieje rozpierdol, jak zaczynają spadać bomby, to wtedy się nagle okazuje, że mamy cholernie duże mechanizmy i cholernie duże możliwości, żeby temu zapobiec. Kurwa, to jest po prostu coś niebywałego. Czyli wychodzi na to, że my musimy żyć jako świat w ciągłym konflikcie, bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie ruszyć nasze dupy i coś zrobić. No to bardzo fajną przyszłość nam wróżę. Nie ma co. No, to tyle. Nie wiem, czy to miało sens, czy to nie miało sensu. Trochę prawdopodobnie bełkotałem, bo zawsze jak się emocjonuję, to mam dokładnie to samo. Zatem Wam życzę miłej reszty niedzieli. Pamiętajcie, żeby obejrzeć mój film, bo jest bardzo fajny i jest pozytywny, w przeciwieństwie do tego, co tutaj powiedziałem. Zatem to tyle ode mnie w tą smutną niedzielę. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.